Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej z powodu bocznego podmuchu wiatru w momencie hamowania końcowego doszło do przewrócenia maszyny na dach. W momencie tego zdarzenia w statku powietrznym znajdowały się dwie osoby. Pasażerka tego samolotu doznała niegroźnego rozcięcia naskórka na głowie. Została jednak przewieziona do szpitala celem konsultacji. Pilot został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy. Powiadomiono o zdarzeniu Państwową Komisję Wypadków Lotniczych. Trwają teraz czynności wyjaśniające.